Siemanko, jestem Lucek, a to jest Dieta Online. Zapraszam na kolejny tuning w tej grze. Dzisiaj będziemy tuningować Grotti Cheeta, który jest tutaj. Już go mam, jest dosyć drogi. Sprawdźmy, ile kosztuje. O, jest drogi. On mi jakoś zawsze umykał. Zawsze jakoś go pomijałem z tych samochodów super sportowych. Zawsze patrzyłem na ten najdroższy, mówię, wow, kurczę, nie mogę ich kupić. Teraz mam je wszystkie praktycznie przetestowane, albo mam je jeszcze w garażu, jeśli nie sprzedałem. A ten Grotti Cheeta zawsze mi gdzieś tam, nawet teraz nie mogę go znaleźć, jest tutaj. 650 tysięcy dolarów. To jest bardzo dużo kasy, a w GTA kasę zdobywa się ciężko. Dlatego czy opłaca się kupić Grotti? Ja jeszcze go nie tuningowałem na maksa, ale muszę przyznać się, że dużo nim jeździłem. Obniżyłem go maksymalnie jak się da. Muszę powiedzieć, że ma kilka fajnych opcji i można go nieco spersonalizować, ale niedużo jest w nim opcji. tak czy inaczej, warto go sobie kupić ze względu na to, że bardzo fajnie jeździ. Mógłbym jeszcze, ale to później jeszcze powiem, jaki samochód jest dla niego w miarę taki konkurencyjny w GTA, jeśli ktoś by chciał się skusić na jakiegoś takiego kamulce. Kupujemy najpierw te wszystkie rzeczy, które polepszają osiągi. No i teraz mamy sobie taki wydech po środku. Teraz może za bardzo nie widać, a on przypomina mi waginę, naprawdę. Można dać sobie potrójny wydech, ale gdy zmienimy sobie niżej, to zmienia się położenie tablicy rejestracyjnej, a także rodzaj wydechu. I teraz sprawa kontrowersyjna, czy lubimy taki wydech po środku jeden, czy taki na samym końcu, no bo chyba nikt nie chciałby instalować takiego czegoś w swoim samochodzie. Tym bardziej, że ten dymek wylatujący z tych rur wygląda, jakby wylatywał z rury takiej owalnej niż z takich dwóch podwójnych okrągłych. Tak, ja to widzę. Ale może jestem ślepy. I no właśnie, ja mam dylemat, co by tu wybrać. To wygląda, jakby naprawdę to było tak wklejone sztucznie, jakaś taka totalna chińska podróbka. No i mam dylemat i chyba dam te... Ale znowu teraz ta tablica rejestracyjna tutaj nie pasuje, no. Tak kurczę, nie wiem, ale zostawię te. Niech sobie będą, zobaczymy, może później coś zmienię, nie wiem. I materiały, klaksony zostawimy na później. Silnik zainstalowaliśmy, fajnie. Reflektory, ok. I no właśnie, nie wiem, czy tu neony pasują. W sumie nawet fajnie wygląda, tylko nie wiem, jaki kolor wybrać. Najlepiej czarny. Nie. Dobrze, kolor sobie zaraz zmienię, a może nawet zostawię biały, nie wiem, zobaczymy. Na tych samochodach sportowych fajnie wyglądają niektóre lakiery, bo na tych sportowych lakier potrafi być jakiś taki jaśniejszy. Fajnie wygląda sylwetka ogólnie tego samochodu, przypomina chyba jakieś Ferrari. Albo nie wiem, jakiś inny samochód. Ciężko mi powiedzieć. Dach troszeczkę do Pagani Zondy. Nie mam pojęcia, może macie jakieś sugestie co do tego. W czerni fajnie wygląda. Kozak. Wow. Ale kozak. Kozakiewicz dosłownie. Podoba mi się, biorę go. I tutaj mamy tak. Perłowy kolor. No i tutaj zaczyna się zabawa, bo jak to wygląda? No ale zobaczymy jeszcze, jak inne odcienie będą wyglądały. I właśnie to, o to mi chodzi w tych kolorach, że możemy perłowym kolorem zrobić naprawdę coś fajnego z tymi kolorami na tych samochodach. Diamentowy błękit, takie coś możemy zrobić. Wtedy wygląda lakier tego samochodu bardzo podobnie do koloru świateł, jeśli mamy ksenonowe zainstalowane. O, prawie że złoty, no to jest super sprawa. Ale ja bym dał właśnie, tam był chyba jakiś diamentowy. Moment, moment, ten diamentowy chyba błękit, o. Bardzo mi się podoba, niech sobie zostanie. I kolor dodatkowy, no jestem ciekawy, co jest w obrębie tego dodatkowego koloru, co się zmienia. Widzicie coś? Bo ja nie, co tu się zmienia? W środku coś może? Nie wiem, może można zainstalować klatkę. Sprzedać można za 456 tysięcy. Słabo. No i tutaj, spoilery. I ze spoilerów mamy kilka opcji. Mamy cztery opcje.
Możemy dać ten standardowy, możemy dać taki, który myślę, że najfajniej pasuje. On z tyłu może nie wygląda jakoś super, ale bardzo fajnie się prezentuje, jeśli na samochód patrzy się od przodu. Jeszcze takie skrzydło. No i takie coś. To wygląda jak doczepione, w ogóle nie pasuje do tego samochodu. Ale ten pasuje. Fajnie jest doczepiony i myślę, że pasuje właśnie do tego auta. Mam maksymalne obniżenie już zainstalowane. Także dosyć sporo może ten samochód obniżyć. A nie każdy samochód supersportowy da się obniżyć, to też trzeba brać pod uwagę. Skrzynia biegów. Według statystyki samochód ma dość dobrą prędkość maksymalną. Luksusowe felgi. Właściwie koła powinno się mówić, bo dla każdych felg są też inne opony. Dla każdego rodzaju felg. No i tutaj nie wiem, na co się zdecydować. Fabryczne są praktycznie takie jak chyba te. Na pewno są takie też w tych, które mamy tutaj do wyboru, do wymiany. Bardzo rzadko w sumie instaluję takie. Ale też mi nie pasują chyba do... Nie, w sumie wyglądają całkiem nieźle. I tak to jest za 0 dolarów. Nie wiem, dlaczego te koła są u mnie chromowane za 0 dolarów. Czy u was też tak są? Te są fajne, pasują też. Ja tam korzystam. Projekty opon. Tutaj nie wiem, czy będą pasowały takie napisy. Raczej nie. Kuloodporne. Dym czarny. W sumie ten neon biały pasuje. Zostawię biały neon. No i tutaj zdecydowanie nie pasują te limuzynowe szyby. A czy fajnie jest to, że widać tą tylną szybę, że jest taka wentylowana, ale ta cała kopuła lepiej wygląda, jak chyba nie ma żadnego przyciemnienia. Może lekko przytymione? Nie, bo chodzi mi o to, że bardzo widać tą różnicę między tą boczną szybą, a tą przednią. I to jest niefajne. No i co? I tyle. Mamy w sobie właściwie stuningowany samochód. I tak się zastanawiam, kurczę, czy nie dać się jednak farbowanych jakichś tych felg i zrobić w jakimś ciemnym błękicie. Albo czymś takim. Ho! To są nawet od Cheetaha felgi. Są nawet tak nazwane. To bardzo ciekawe. No dobra, dajmy je sobie i przemalujmy, jak się da. Kolor kół. O! Zielone. Nie no, to... O, nocny fiolet. Myślę, że jest fajny. Ale jakiś taki ciemny, bardzo ciemny niebieski. Albo taki właśnie ksenonowy kolor może będzie. Poszukajmy, czy coś takiego jest. Ale chyba... nie, nie... O. Czarna stal. Czarna stal myślę, że najbliżej pasuje do tego koloru. No i dobra. Mamy sobie Cheetaha. Jeździłem nim dosyć dużo, ale nie jeździłem nim stuningowanym na maksa. Także teraz dopiero będę mógł powiedzieć, jak ten samochód się spisuje. Jeszcze tylko zerknijmy, jak wygląda w środku. Przypomina mi Pagani Zondę jakąś. Pagani Zondę... Albo nie, moment. Ta zakrzywiona deska rozdzielcza przypomina też Toyota Supra. Tutaj mamy wielki silnik z tyłu. Chyba V12. Fajnie wygląda to wnętrze. Ogólnie samochodzik ma bardzo fajny kształt, chociaż nie każdemu się spodoba. Jest to wóz zresztą, który można spotkać na samym początku gry, kiedy Franklin kradnie jeden z samochodów bodajże. Nie wiem, czy to był ten, czy może jakiś inny, ale wydaje mi się, że to był właśnie ten. I można było go też zobaczyć na zwiastunach tych takich pierwszych w ogóle z GTA 5. Jak każdy się jarał, że takie fajne samochody są. To jest Cheetah. Jak on jedzie? No, standardowo zerknijmy sobie na licznik. Ale no... Właśnie, to jest takie patrzenie się w nic, właściwie. Ciężko co nazwać się. W ogóle to nie powinno tam być, ale jest, to sobie coś tam się kręci, no działa, nie działa, nie działa. Najważniejsze jest to, myślę, że najważniejsza ocena to jest właśnie taka subiektywna. Każdego gracza. Każdy z was może miał ten samochód, albo nie miał, albo ktoś może się zastanawia, czy kupić właśnie to auto, bo mi się podoba. No i myśli, czy spełni jego oczekiwania, czy to będzie dobry wóz. No ja też sobie tak kiedyś myślałem, zastanawiałem się, jak ten Cheetah jeździ, czemu nikt go nie kupuje, czemu tak mało osób go używa.
Dlatego, że są lepsze samochody. Z tego co zauważyłem, jeżdżąc z tym Cheetahem teraz, nie ma zbyt dobrego przyspieszenia. Ja bardzo często wybieram do jazdy Turismo R, które jest tutaj i kosztuje mniej. Kosztuje tylko 500 000 w stosunku do Cheetaha, który kosztuje o 150 tysięcy więcej. Turismo R kosztuje mniej i jest moim ulubionym samochodem. Świetnie trzyma się drogi, świetnie się prowadzi. Trzyma się drogi prawie tak samo dobrze jak Progen T20, ale można też nim lekko wpaść w poślizg. Tak czy inaczej, cały czas masz nad tamtym samochodem kontrolę. Co do Cheetaha, muszę powiedzieć, że jego prowadzi się tak bardziej miękko niż Turismo. Może wpaść w poślizg, ale też mamy nad nim kontrolę. W sumie teraz jak nim jeżdżę, no muszę przyznać, że nie ma takiego dobrego przyspieszenia jak Turismo R, ale też bardzo fajnie się prowadzi. No to dziwne w sumie, no nie? Kupujemy samochód o 150 tysięcy dolarów więcej i mamy trochę gorsze osiągi. Chociaż no, to są moje subiektywne odczucia, to jest moja opinia i może to nie być prawda, ale no tak myślę, że tak jest. Bardzo często jeżdżę w Turismo i wiem, że w nim naprawdę dojadę do celu jako pierwszy, mimo że nawet mogę się ścigać z takim Progenem T20. Progenem T20 jeździ się idealnie, tak? Cheetah ma też swoją duszę, fajnie się nim jeździ, ale na pewno nie wybrałbym go do wyścigu na autostradzie, bo jest wolniejszy, myślę. Chociaż to nie jest jakaś tam znowu duża różnica, to jest taka różnica, że jeden gracz nim będzie cały czas wygrywał, a drugi gracz będzie wygrywał innym samochodem. No, to jest kwestia tego, jak kto umie jeździć GTA tak naprawdę i jak kto zna wyścigi itp. itd. Jest to dobry samochód, który mogę polecić, ma kilka opcji, które można sobie dostosować, ale na pewno nie jest to bardziej smakowity kąsek moim zdaniem od Turismo R, które mógłbym bardziej polecić. Jeszcze sobie zerknijmy, jak ten samochód wygląda z zewnątrz. Z oddali trochę go uszkodziłem, przepraszam. Ale tak sobie wygląda. Moim zdaniem nawet chyba lepiej prezentuje się Turismo R, chociaż no to jest też moja opinia, tak? No wiadomo. Jednemu będzie się podobał bardziej Cheetah, drugiemu bardziej będzie się podobało Turismo. Ale też inna sprawa jest taka, że Cheetaha bardzo mało co widzę na ulicach. Bardzo mało graczy nim jeździ. Dlatego to może być też smakowity kąsek dla osób, które chcą się poczuć w GTA troszeczkę bardziej unikalnie. Inna sprawa jest taka, że najwięcej jest Progenów T20. Jest ich po prostu od zarąbania. Każdy praktycznie jeździ tym samochodem. Moim zdaniem dlatego, że jest to łatwy samochód do prowadzenia. Jest to samochód, który... Być może jest duża część graczy, która po prostu myśli sobie w ten sposób: hej, kupię sobie jeden samochód, będzie najlepszy we wszystkim i będę wszędzie dojeżdżał pierwszy i tyle. Po co mi coś więcej kupować, kupię sobie jacht. Ale na przykład jest taki lucek, który chce mieć wszystkie samochody, no i kupuje wszystkie po kolei, żeby je mieć. Więc każdy w GTA robi sobie coś innego. Ja lubię zbierać samochody, dlatego mam pełny garaż aut. Tutaj mam wszystkie wozy takie bardzo szybkie i chciałbym właśnie umieścić Cheetaha tutaj na miejscu tego Ferrari. O, i teraz mam tutaj Cheetaha, tu mam jeszcze korwetkę. No i tu jest moje piękne Turismo R, tu jest Osiris, Chester, T20, jest Koenigsegg. Mi się wydaje, że T20 ogólnie jest troszeczkę za wysoko zawieszone. No jak niziutki jest Cheetah, a T20, no jest różnica. No i tutaj mamy Osirisa, którego też nie można obniżyć. Który też wydaje mi się, że jest dosyć wysoko, stosunkowo zawieszony, bo na przykład Turismo R kosztuje 500 000, moim zdaniem, że wygląda kozacko, no to jest chyba najlepszy samochód, jaki można mieć ogólnie. Ja nie byłem do niego przekonany, bo rzeczywiście może się na początku nie spodobać, trzeba się do niego przyzwyczaić, ale jeśli się tym samochodem pojeździ troszeczkę dłużej, można się w nim zakochać. Ale cholera, to jest tuning Cheetaha i powinniśmy się na nim skupić, a nie na moim pięknym Turismo R.
Czyli tak, tak wygląda, tak się prezentuje. Może troszeczkę zmienię kolory na jakieś żywsze, ale chciałem zaprezentować, jak wygląda mniej więcej lakierowanie tego samochodu, bo jak się okazuje, w GTA lakierowanie dla każdego samochodu jest inne. Nie jest to taka łatwa sprawa, jakby się mogło wydawać. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną na tym tuningu. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa. Kuźwa! Jedź! I nie puściłem, ale tutaj trzeba puścić gaz, ale trzeba go puścić.